Dzień dobry. Oto kolejny odcinek Zagrajmy w Need for Speed Most Wanted z 2005 roku. Tak. No, jesteśmy coraz bliżej. Dzisiaj zrobimy sobie przede wszystkim trzeci wyścig z Maxem policyjnym. Naszym Porsche. Jedziemy. Próba prędkości, tak. Będą radary. Oczywiście musiał być. Ale okej. Mamy te 200. No jedziemy, jedziemy. Mamy delikatną przewagę, jeśli chodzi o prędkość. Którą zaraz stracimy. Teraz było beznadziejnie. Boże. Dobra, dwa błędy to jeszcze jakoś tam. Ale to już była masakra. Dobra. To mamy to i policji nie było, więc okej. Więc teraz zrobimy jeszcze inne wyścigi, ale już zmienimy samochód na nasze Porsche. No i po kolei. Jeszcze z trzy wyścigi. No i ciśniemy, tak? Nie ma wyjścia. Trochę za ostro przyhamowaliśmy. No ale bywa. Grunt, że prowadzimy cały czas. Już nie. No widzę, że mamy godnego przeciwnika. W ogóle pokazuje, że jestem ostatni. To szczególnie teraz, jak pojechałem dłuższą drogą. No nic, bywa. Była jeszcze ściana. Dobrze jest.
Na pierwsze kółko. Nie ma co narzekać. Jakoś prowadzę, albo i nie. Długie kółko. Naprawdę długie. Jeszcze jedno nie minęło. No raczej nie mają problemu z dogonieniem, nie? Kurczę, ile to będzie trwało? Dobra, pierwszy przejechany, jeszcze dwa. Tam więcej takich błędów. Tak się nie opłaca na razie używać nitro. Dobra. No to może dzięki temu miałem trochę szczęścia. No jak by był szybszy. No i żeśmy się prawie dogonili. Powiem, że nie jest łatwo. No ale na razie jakoś prowadzimy.
Już chyba nie. A może jednak tak? Pięknie. No i został. Dobrze, że na końcówce by jakoś idzie. No i ostatnie kółko, no. Teraz pięknie. To też nie najgorzej. Kurczę, ponad 10 minut jedne zawody. W sumie już drugie. No nic, widocznie tak musi być. Jakby nie musiało tak być, to by nie było. Ładnie ominięty. Przewaga mi się trochę kończy. No jest ładnie, no. Lekkie rozkojarzenie, no ale jakoś idzie, tak? Bo szło. Nie no, idzie, idzie. Teraz ciśniemy do mety. Nie możemy tego przegrać. Strasznie się tam traci, no ale mi też tak pojechało. Może to my mamy wygrać?
to wygraliśmy. Tak, pięknie. Udało nam się. Razor, sprzedajesz nas. Wiem, w co grasz, śmieci. Sprzedajesz nas. Nie wiem jak, ale wiem, że to robisz. Zapłacisz za to. Nigdy nie dostaniesz się na szczyt. Przenigdy. Możesz być tego pewien. Spłoniesz. No, to nieźle. To więc tak mnie strach obleciał, że do następnego odcinka.